Czy jest coś, czego chcesz od Boga? Czy raczej myślisz, że wszystko masz, że wszystko zawdzięczasz sobie, że wszystko wywalczyłeś własnymi rękami, wypracowałeś? Czy jest coś, czego jednak chcesz? Czy jest coś, do czego nie dosięgasz? Czy jest coś, do czego nie jesteś w stanie doskoczyć? Co chcesz? Co dzisiaj chcesz w ogóle? To jest pytanie Boga do człowieka. Co chcesz, żebym ci uczynił? Czy widzisz swoją prawdziwą potrzebę? Czy widzisz swoją prawdziwą pustkę? Czy wolisz Mercedesa, jak śpiewała pewna dziewczyna, która później przedawkowała narkotyki? Co chcesz od Boga? Bo możesz dostać od Niego życie. Możesz dostać od Niego nowe życie. On tutaj przyszedł po to, żeby dać ci nowe życie. To nie jest placebo. To nie jest wymyślony Bóg. To nie jest wymyślony przyjaciel, z którym łatwiej się żyje. On przyszedł tutaj na tą ziemię, żeby dać ci życie. On zapłacił własnym życiem za to. To poważna sprawa. To nie jest popierdółka. Jezus to nie jest popierdółka. Jezus to nie jest rzeźbiona kukiełka. Jezus to nie jest kawałek opłatka. To jest prawdziwy, żywy Bóg, z którym się spotkałam. Jezus to nie jest popierdółka. Co chcesz od Boga? Czy jest coś, co chcesz od Boga? Bo wszystko się rozmnaża według swojego rodzaju. Jeśli chcesz życia, dostaniesz życie. A jeśli mówisz, że nic nie chcesz, to nic nie dostaniesz. I nie będziesz mógł mieć pretensji. Jeśli nie przyjdziesz do Niego po życie, to nie będziesz mógł mieć pretensji, że skończysz w piekle, tam, gdzie Jego życia nie będzie. Co chcesz? Co chcesz? Jezus pyta teraz, co chcesz? Czy w ogóle chcesz, czy zabiłeś swoje chcenie? Czy zabiłeś swoje pragnienia? Czy jedyne, za czym gonisz, to, nie wiem, kawałek tego świata, które się rozpada na twoich oczach? Na twoich oczach. Ten świat się kończy. Ten świat się rozpada. Ze względu na błąd, który tutaj panuje, ze względu na to, że w człowieku jest egocentryzm, ten świat się rozpada. Ze względu na to, że jest poddany naszej władzy. Władzy człowieka, który jest egocentryczny, który wyzyskuje, który chce się nachapać, który ciągnie do siebie. Ten świat dlatego się rozpada. Nie dlatego, że Bóg tak chce. Nie dlatego, że On zsyła jakieś kataklizmy. Nie, Bóg tego nie robi. Bóg zesłał tutaj Syna. To było jedyne Jego dotknięcie tego świata. Od momentu, kiedy stworzył człowieka, Adama i Ewę, i oni zgrzeszyli, czyli popełnili błąd, oddzielając się od źródła życia. Od tego momentu jedynym dotknięciem Boga tej ziemi to było zejście w ciele jako Jezus Chrystus. To jest jedyna informacja dla człowieka i jedyna deska ratunku dla człowieka. Jeśli poznasz osobiście Jezusa, nie w jakiś religijny sposób, nie przez jakieś modlitewki, tylko osobiście zawołasz Go do swojego życia i narodzisz się na nowo z Jego ducha, dostaniesz życie, dostaniesz coś, o czym nawet teraz nie jesteś w stanie marzyć, ponieważ nie wiesz, co to jest. Ale ja ci zaświadczam, że Bóg istnieje, że Bóg to Jezus i że można się z Nim osobiście spotkać. I że mimo tego, że nie czujesz dzisiaj potrzeby być może, ta potrzeba jest w tobie, bo jest w tobie egocentryzm, czyli pustka. Czyli zasysająca wszystko pustka, ciągnąca do siebie, zgarniająca do siebie. Spojrzyj w tą czarną dziurę, która tam jest.
Nie bój się zobaczyć, że tam jest pustka. Przestań odwracać swój wzrok, bo ja wiem, jak łatwo jest chodzić po tej ziemi zagapionym na to, co na zewnątrz i udawać, że jest się pełnym i udawać, że jest się zaspokojonym. Żyłam tam tak przez 30 lat, udając, że jestem kobietą sukcesu i mając gdzieś tego Boga. Nie wierzyłam w Niego. Ale to, że w coś nie wierzysz, nie oznacza, że tego nie ma. Największą tragedią człowieka jest wytwarzanie sobie zamienników, tanich zamienników dla życia. Życiem jest Jezus Chrystus. Kiedy zawołałam Go do siebie, kiedy zawołałam do Niego o prawdę, kiedy zawołałam: Jezus, czy Ty w ogóle jesteś? Czy jesteś prawdziwy? Czy to Ty jesteś Bogiem? Jeśli jesteś, to mnie zbaw, uratuj mnie. Uratuj mnie przede mną samą, przed moją destrukcyjną, autodestrukcyjną działalnością, przed tym, że ciągle upadam. I na moje wołanie On przyszedł. Spotkałam się z Nim duch do ducha, bo Bóg jest duchem. A więc On zaczął rezonować z moim wnętrzem, z moją głębią. Ty też posiadasz głębię. Mimo tego, że być może płytko żyjesz, bujasz się na emocjach, to masz głębię. Głębię. I ta głębia potrzebuje poznać się z Bogiem. Ta głębia przez cały czas jest przyzywana przez Ducha Świętego, który tutaj jest. I dzisiaj moje słowa są słowami do Ciebie. Ratuj się. Ratuj się. Rozpoznaj, że to ja. Co chcesz, żebym Ci uczynił? Co chcesz? Czy chcesz ode mnie życia? Czy chcesz ode mnie życia? Tak mówi Bóg do Ciebie. Czy zawołasz do mnie? Czy będziesz dalej udawać, że masz życie w pełni? To jest głupie. Słuchajcie, przed ludźmi możecie udawać do końca życia. Przed ludźmi można udawać. Ale w świecie duchowym wszystko jest ewidentne i wszystko jest proste. Świat duchowy widzi Cię jako martwego albo jako żywego. Albo jako martwego duchowo, egocentrycznego, albo jako żywego. Jeśli jesteś żywy, to jesteś bezpieczny, jesteś pełny, jesteś zbawiony. Jeśli jesteś martwy, to po pierwsze, wszystkie szuje z tego świata duchowego mogą się do Ciebie doczepić. Jesteś jak pusta muszla, w której nie ma ślimaka. Cały szlam może do Ciebie wpłynąć. Możesz być napełniony piachem. Bo nie ma w Tobie życia. Dlatego mogą tam wpływać swobodnie śmieci. Człowiek, który jest martwy duchowo, jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie i zmierza do piekła. Nie dlatego, że Bóg tak chce. Dlatego, że to jest prosta konsekwencja. Prosta konsekwencja. Jeśli nie jesteś połączony z Bogiem, który jest życiem, jeśli nie masz życia sam w sobie, to znaczy, że masz tam śmierć, masz tam pustkę. Dlatego masz poczucie niezaspokojenia, dlatego masz lęki egzystencjonalne, dlatego masz depresyjne myśli. Dlatego dzieją się w Twoim życiu takie rzeczy. Dlatego potrzebujesz jakiś podniet, dlatego potrzebujesz się jakoś podładować w piątkowy wieczór. I myślisz, że to jest szczyt w ogóle szczęścia, jak jesteś na haju, a później jest spadek. I wtedy wychodzi na światło dzienne to, co rzeczywiście masz w środku. I pomyśl sobie, że na takim spadku jedziesz przez całą wieczność. Pomyśl sobie o tym momencie,
Wtedy wszystko ci odpuszcza, odpuszczają te wszystkie wspomagacze dobrego nastroju. I masz zjazd. I pomyśl sobie, że tak właśnie może być w wieczności, jeśli nie zaprosisz do swojego wnętrza życia, czyli Jezusa Chrystusa. To jest prosta rzecz. Bóg jest bardzo prosty i Ewangelia jest bardzo prosta. Bardzo prosta. Po to, żeby każdy mógł uwierzyć. Nie trzeba być teologiem, żeby się spotkać z Bogiem. Ja nie byłam, byłam ateistką. Ateistką, która sobie nawymyślała z tych bzdur. Każda teoria była lepsza niż uznanie, że jest Bóg. Ale kiedy mnie dojechało życie, nie zawołałam do żadnej z tych teorii, które mnie zawiodły. Zawołałam do Jezusa i nie zawiodłam się, bo to jest osoba pełna mocy, która podźwignęła moje życie. Narodziłam się na nowo. Być może słuchasz tego jak bajki. Być może myślisz sobie o mnie wariatka. Ale to ja mam życie pełne mocy. To ja uzdrawiam chorych. To ja uwalniam od demonów. To ja dzisiaj mam taki poziom wolności, że mogę stać przed Tobą i mówić o swoim życiu, które przeminęło. To, że zdradzałam męża, to, że zabiłam dziecko, to przeminęło. Przeminęło. Bóg oddzielił to grubą kreską. Nie jestem pod żadnym obciążeniem z powodu tego, co się stało. Nie mam wyrzutów sumienia. Jestem usprawiedliwiona. To tak jak kiedyś na WF-ie przynosiłeś usprawiedliwienie i nie musiałeś ćwiczyć. Bóg mnie usprawiedliwił. Nie muszę zdawać sprawy za to, co zrobiłam w przeszłym życiu, zanim Go spotkałam i zanim narodziłam się na nowo. To jest dla każdego człowieka. Gdziekolwiek dzisiaj jesteś, cokolwiek masz na swoim rachunku, to wszystko jest zmazane, ponieważ Bóg już nie liczy Tobie grzechów. On wziął wszystko na siebie. Zasłonił Cię własną klatą. I teraz pytanie, czy to przyjmujesz? Co chcesz od Niego? Czy w ogóle coś chcesz? Dobrze jest chcieć od tego, który ma Ci co dać. A nie udawać, że jesteś pełny, podczas gdy jesteś pusty jak bęben turecki. To jest właśnie ta pokuta. Pokuta to jest odwrócenie się od tego, co masz, tej mizerii, którą masz. I uznanie, że być może jest coś więcej. Chcesz być pusty. Super. I będziesz miał według swojego chcenia. Bo słuchajcie, to człowiek decyduje, dokąd idzie. To człowiek decyduje. Bóg dał ci wolną wolę i się pyta, co chcesz? Ja już wszystko zrobiłem. Co chcesz ode mnie? Chcesz życie? Weź życie. Nie chcesz życia? Idź tam, gdzie jest śmierć. To jest Bóg, który nie traktuje cię jak dziecko, nie traktuje cię jak kogoś niepełnosprawnego. On cię traktuje jak dorosłego człowieka, który jest w stanie wziąć odpowiedzialność za własne życie. Tylko czy bierzesz odpowiedzialność za to, co dostałeś? Dostałeś pewne opakowanie. Dostałeś ciało i dostałeś duszę. Teraz pora narodzić się na nowo. Pora przyjąć tam Boga, który cię nie oskarża i nie osądza. Osądził siebie samego za ciebie. Powstał z martwych i przysłał tutaj Ducha Świętego. Bóg jest Bogiem z bliska. Kiedy ja do Niego zawołałam, nie trwało sekundy, jak dostałam odpowiedź. I dzisiaj stawiam ci wyzwanie. Nie wierz mi tylko na słowo. Wypróbuj. Wypróbuj, ale nie wołaj tak, o zobaczymy co będzie. Zawołaj z głębi serca. Ja zawołałam z desperacji, ja chciałam zmiany. Chciałam. Bóg się pyta, co chcesz? Co chcesz? Ja chciałam zmiany, chciałam ratunku. I dostałam. Bóg się pyta, co chcesz? Czy chcesz w ogóle? Czy chcesz? Czy poprzestajesz na tym swoim małym?
Nie poprzestawaj na tym, co możesz zdobyć swoimi rękami, swoimi wysiłkami. Nie poprzestawaj na tym, co widać i słychać i czuć. Zechciej więcej. Co chcesz? Czy chcesz życia? Życie to Jezus.